Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj mamy piąteczek i ja właśnie jadę na spotkanie z Dominiką i z Adelką. No widzę, że tu jest taki korek, więc... Ale gorąco w ogóle, masakra, czekać, muszę okno otworzyć, bo dramat. Gorąco, walce, nagrzało się już. No i zrobiłam bułeczki słodkie, więc zabieram ze sobą, bo jedziemy usiąść na ogródku u Dominika, więc jednocześnie też mu zaniosę, myślę, że się ucieszy, takie świeżutkie, cieplutkie, no i dla Dominiki i Adelki. No, ale chciałam się z wami przywitać w nowym vlogu, ale mi coś oczy pieką, nie wiem, coś mi wleciało chyba, ała. No, ale chciałam się z wami przywitać w nowym vlogu, więc dzień dobry. Już po spotkaniu z Dominiką przyjechałam do sklepu, bo jest taka godzina, że wiecie, że jeszcze za wcześnie, żeby po dzieci jechać, ale za późno, żeby do domu, więc zrobię sobie teraz zakupy. Idealny moment. No i od razu jadę po dzieciaki. Patrzcie, kupiłam truskawy i tak mi teraz pachnie w aucie, ale są brudne, więc nie wolno jeść brudnych. Mam nadzieję, że mi się nie zagotują, bo widzicie, takie piękne są. Mam nadzieję, że tutaj w aucie przeżyją, aż nie trafią do domu. Niam, niam. Piękne. Oby były pyszne. Wczoraj widziałam, że truskawki były za 10 zł i wszędzie były za 10 zł. A dzisiaj 12. Nie wiem, czy dzisiaj jest, wiecie, piątek? Może to coś zmienia? Nie wiem, nie wiem. Albo się kończą po prostu i wiecie, coraz droższe teraz będą. Nie wiem. A znowu, po dwie dychy kosztowały. I czekałam, aż tylko będzie jak najmniej, aż właśnie była dycha. Przegapiłam ten dzień, kiedy była dycha. No i kupiłam jak 12. No ale to jeszcze jest ok. No, a teraz jadę po dzieciaki, bo już jest najwyższy czas. Klarinka! Klarinka nie chce iść. Nie, mam nie my to. My walentę jeszcze. Co ci je? Nie lubimy walentę? Co ci je? Tak. Nie je. Tego nie, ale drugą stronę tak. Chodźcie, idziemy. Tauta, już. Kota, siad. Dobry piesek. Dobry, jak jesteś miły, jak jesteś. Cześć kochani, po parodniowej przerwie, prawie tygodniowej, o masakra. No właśnie, tak to ostatnio ze mną jest i z tym nagrywaniem na YouTube'a. Po prostu tyle się dzieje, że zapominam. Lub nie mam po prostu siły, jestem śpiąca, zmęczona i w ogóle... To nie jest czas na nagrywanie, albo właśnie latam, robię różne rzeczy. Wczoraj miałam nagrywać, bo dużo rzeczy robiliśmy, a zapomniałam po prostu aparatu. Jak już zapomniałam aparatu, to przez pół dnia nie było mnie w domu, więc nie było sensu ruszać go później. Ale dzisiaj już właśnie chciałam dokończyć tego vloga i mam nadzieję, że się wdrożyć powoli znowu w nagrywanie. Idę właśnie zaraz na badanie krwi, żeby sprawdzić cukier, poziom cukru, żeby wiedzieć morfologię ogólnie i poziom cukru, żeby sprawdzić, czy może wiecie, może coś jest tam nie tak. No i zobaczymy, z czego wynika to zmęczenie moje. No, a później będziemy robić pewnie coś innego, ciekawego, więc... No, więc na razie taki plan, a później mam zamiar jeszcze iść do Dominika, do restauracji na śniadanie, bo nic nie jadłam, jestem taka głodna. Ja zawsze muszę... Wczoraj w ogóle poszliśmy bardzo szybko spać wieczorem, bo poszliśmy... gdzieś tak koło 18-19 zjadłam na śniadanie... na śniadanie, boże, co ja gadam? Zjadłam truskawki, tą nektarynkę i jedną taką bułeczkę maślaną, nie? I to tyle było. I nic nie jadłam i myślałam, że może jeszcze później zjem, jak dzieci pójdą spać. Ale jak dzieci poszły spać, to my zostaliśmy razem z nimi i spaliśmy już do rana.
Więc nic nie zjadłam, więc mój ostatni był posiłek o 18 i teraz o 10:40 mam badania, a nie mogę nic zjeść właśnie przez to, że ten poziom cukru, bo morfologię to jeszcze mogłabym zrobić, wiecie, jedząc coś, ale cukier może wyjść zakłamany, dlatego nie wolno nic jeść. No, ale lecę już, bo właśnie już to ten czas, że trzeba lecieć na te badania. Ja już po badaniu, ale powiem wam hit. Słuchajcie tego, umawiałem na godzinę, żeby nie było dużo ludzi, nie? No, wiadomo. A i tak było 5 osób przede mną. Więc no, przyszłam na umówioną godzinę. Dokładnie byłam o tej, co miałam być. A i tak musiałam czekać jeszcze. No. Gdzie? Fail, jeszcze raz. Nie no, żartowałam. Dziękuję bardzo. Przyszłam na śniadanko od męża. Dziękuję. No co ty tutaj mi przy mnie ten. Mixed emotions, the first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before. Oh, yeah, now it's time for something better. Powiem wam, że ja często się czuję źle po badaniach i dzisiaj nie było inaczej. Poczytałam sobie książkę, coś tam porobiłam na telefonie, takich spraw, które musiałam załatwić i się zdrzemnęłam. O Jezu, nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo się chyba jeszcze gorzej się czuję niż przed tą drzemką. A miałam jechać jeszcze do sklepu, ale po prostu no tak nie mam siły, że powiedziałam do Domina, musisz Domin ze mną jechać, bo ja jak pojadę sama do sklepu, to pewnie połowy rzeczy nie kupię, więc musimy jechać razem, więc będziemy jechać z dzieciakami. Jestem ciekawa, jak to się skończy. Zobaczymy, a tymczasem właśnie jadę teraz po dzieciaki. Trochę. Tak, tylko troszeczkę zebrało nam się tutaj prania na krześle. Bo gdzie by indziej. No więc wróciłam do domu i trzeba to w końcu ogarnąć. Bo wiecie, no drzemka była wcześniej, no to teraz trzeba ogarnąć takie rzeczy. Coś niewyraźne jest. No, więc jak widzicie, ja właśnie z kolejny dzień, ja usiadłam do montażu tego filmiku i znalazłam jeszcze materiał, który bardzo chciałam wam pokazać, który nagrywałam już jakiś czas temu, bo miał być z tego vlog ogólnie, ale właśnie przez to, że no ostatnio myślałam, jestem zupełnie gdzieś indziej, to zapominam po prostu, niestety. Bardzo mi z tego powodu przykro, dlatego chciałabym wam wstawić. Byliśmy, no jakoś to był początek czerwca, więc już jakiś czas temu, jak widzicie, w Lubinie, w Parku Wrocławskim. Bardzo wam polecam, super miejsce, jeżeli macie blisko, no to polecam, żeby tam zajechać i odwiedzić. Bardzo, bardzo fajne miejsce, będziecie właśnie mogli zobaczyć, można pooglądać zwierzątka, pobawić się na placu zabaw, czy dinozaury zobaczyć. Figurki dinozaurów. No, moje dzieci były zachwycone, więc bardzo wam polecam. Teraz wam pokażę właśnie, jak to wyglądało. Czy da się wrócić? Nie tak. Tam pszczółka. Tam pszczółka? I co pszczółki robią? Kule są paluszki. Są paluszki. Miodek robią. I
kulicą paluszki, być tak. Kulicą. Tak. Inne zwierzątka, jakieś ptaszki. Idziemy zobaczyć? Idziemy zobaczyć? Klara mówi, że to są gołąbki. To są gołąbki. Gołąbki. Woda, tak. Zrobicie dobę. Ale tu fajnie jest. Idziemy dalej? Dobra. Chodź, koniki zobaczymy. Są tu koniki? Widzę. To jest mały. Malutki. Ej, patrzcie. To jest ten. Zaraz, zaraz. Nie uspokoisz, to będzie. Ja teraz chcę zobaczyć te dinozaury. Chcesz tam pójść dołożyć? Chodź, idziemy, Klara. Dzisiaj mamy pasek. A raczej Jasiek. A mamy dzisiaj wolne, znaczy my mamy wolne przedszkola, więc przyjechaliśmy do Parku Wrocławskiego w Lublinie. Poglądać dinozaury i zwierzęta. Kurczak, to jest bażant, kochanie, bażant. No i to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, zapytania, kiedy będzie nas więcej. Mam nadzieję, że już niebawem będzie nas więcej.